Czemu jesteśmy ubrani w garnitury? Podejrzewam, że jest zgodnie ze stopniem, ale pan to naprawdę jest typowo terenowiec. No bo ja miałem przecież tych kwiatków szukać, miałem tego Jaska tu się rozglądać, jest, ale tego nie ma. Już wiem, czemu pan profesor magistrów z nami bierze. Nie, no dobrze, dobrze, prawidłowo. No ale tak zgodnie z tą historią pana profesora, on jest dopiero pewnie na wzgórzu 121, bo tutaj żadnego nie widziałem. No tak zakłada nasza teoria, trzeba byłoby się tam udać, tylko teraz... Gdzie jest to wzgórze? No myślę, że... Po drodze. 0,26, 0,24. No to kawałek jeszcze, musimy kamienkę przejechać i dopiero. Dokładnie. Po drodze mamy, po drodze. Czarnoruskie powietrze. Ale spójrzcie panowie, jakie piękne sosny. No, łezka się wokół kręci. To jest niesamowite, to arcydzieło, sztuka. A tutaj jaka bombina. Nie, no piękna okazja. No ale zastanawiam się, czy tu już jest jesień? Tak pożółkło sporo już z tych liści. Tak, no. Ale nie, mi się wydaje, panie doktorze, że to jest... owady atakują tutaj lokalne rośliny liściaste. Zresztą tutaj entomologowie mogliby się pewnie bardziej na ten temat rozmówić. A w ogóle słyszałem, nie wiem, czy słyszeliście, że tutaj w terenie jacyś panowie właśnie zajmują się kwestią ataku owadów na rośliny liściaste. No właśnie pisali o tym w gazecie. Myślę, że gdybyśmy przypadkiem ich spotkali, to należałoby się jakichś entomologów należałoby zasięgnąć konsultacji, bo to może mieć duże znaczenie na nasze badania. Nie, no, ja słyszałem, że oni podobno stonki mają. Stonki. Tak. No możliwe. A stonki. Czy te stonki czasem nie żerują na jaskrach tych ostrych? A tego to nie wiem. Warto by zapytać. Tutaj pan profesor powinien się powiedzieć. Nie wiem. Trzeba poszukać, gdzieś mieliśmy encyklopedię. O, ale to chyba nasze wzgórze, 121. Chyba. A być może. Tak. Także może wyjdziemy, porobimy zdjęcia. Ach, fanteczki będą z wakacji. Dobra. Wie pan co, może byśmy tym autobusem, tak żeby nam tu, nie wiem, lokalsi go nie zniszczyli, nie wie pan jak to jest, nie? A to ja zostanę przy tym autobusie, autokarze naszym, poczekam. Nie, no bez pana profesora to, no, to nie mamy... No to może ja zostanę tutaj, bo ja tutaj najmniej jestem, no, tak powiem, przekonany. Panie magistrze, no ktoś ma pojemniki na próbki przecież, nie? No tak. A, paliwo z tym pojazdem, myślę, nic co się stanie, może być. No dokładnie, i tak musimy znaleźć jakiś lepszy, żeby... No tak. No. Wydostać się z tej przepięknej krainy. Szkoda będzie opuszczać te lasy, ale no cóż. Ale wiedzą panowie, jaka jest sytuacja. Lepiej nie ryzykować. Ja mam co. Do czego wracać. Nie mogę płynąć po tej trawie. Po prostu źle to wygląda. Buty się powrócą. Tak? Ale powiem szczerze, że nie ma formy po wczorajszej imprezie, naprawdę. Dokładnie. Czy ja idę, czy nie idę? Powoli, idziemy. Jakby co, będę tu z tyłu łapał panów profesorów. No wczoraj bym się zastanawiał, czy ty idziesz, czy nie, ale dzisiaj widzę, że idziesz. To musimy gdzieś 150 lat. Kurczę, piękne drzewo. Oj, się potknąłem. Panie magistrze. Dobrze, że pan nie w garniturze. Co się stało? A ja się potknąłem o ten korzeń tutaj tego pięknego drzewa. Nie, no pan magister jeszcze nie ma doświadczenia terenowego. Proszę zobaczyć, profesor, piękny garnitur od Gucciego. Krystalicznie czysty, siedzi w nim od 7 dni i mieliśmy grubą imprezę. To doświadczenie, no niestety, na profesora trzeba sobie zasłużyć. Ja, panowie, muszę chyba chwilę odpocząć, bo... No tak, my tu gadu, a Hitler się zgodził. Jeszcze biegać, ojej. Ja muszę Panie chwilę odpocząć, bo nie... Zmęczenie? No niestety, no. Nie ta kondycja, dużo się nad książkami się działo i... Za dużo książek za pazuchą, no, prawda? No dokładnie. Te wszystkie próbki, pojemniki muszę nieść i... No dobrze, to niech pan tutaj poczeka. Ja tam dojdę do panów doktorów.
Panie fotograf, panie doktorze, a pan gdzie się zgubił? Idę, idę. A, już widzę. A pan magister idzie? Tak, tak, już idę, musiałem chwilę odpocząć, bo to już nie ta kondycja. Dopiero zaczynam pracę w terenie. Mówiłem panu profesorowi, że ludzie na pierwszym roku i drugim mają za mało zajęć w WF-u. O, proszę, skutek, za dużo frytków i chipsów. Kiedyś to się uciekało przed Niemcami i ćwiczyło. Kondycja, teraz? O, coś znalazłem, pobiegnę zobaczyć, co to jest. Nie no, przelecałem się, powiem szczerze, no nic cholery nie widać, nie widać. Nie no, ciężkowy przykład, dziwne. Ale wie pan co, może trzeba by zrobić, jakby pobrać skutki ziemi, aby analizy, może za dużo azotu jest, tam fosforu. No tak, damy na pana magistra, pan ma 14 lat. To gdzie jest pan magister? O Boże. Tylko, że strasznie długo chodzi. No właśnie, panie profesorze, dopóki pan magister nie słyszy, to ja chciałem powiedzieć, że no, trzeba się zastanowić, czy tego człowieka dalej awansować, czy trzymać go na naszej katedrze, ponieważ ja nie wiem, czy to będzie dobry doktor. Nie wiem, co tam panowie sądzą. Jakiś taki ospały. Przepraszam, ale kolka mnie złapała i... Uff. Aj, waj. Tutaj proszę pobrać próbki ziemi, próbki gleby. Już rozumiem, już pobieram. Będziemy badać skład gleby, pierwiastki chemiczne różnego rodzaju. Takie sprawdzimy, czy nie jest zbytnio zanieczyszczona, czy nie brak różnych minerałów, czy, tak, czy ta gleba jest idealna. Ale panie magistrze, ostrożnie, bo zanieczyszczymy. Tutaj pan musi mocniej to trzymać i pewniej. O, dokładnie tak. Rozumiem. A za rok przyjedziemy tutaj ze studentami i sadzonkami jaskra. Będą oni zakopywać go tutaj na tej glebie. Możliwe, że na tej glebie. Ale zobaczymy, czy ta gleba będzie dobra. Po to te próbki, panie magistrze. Rozumiem. No, proszę pokazać, jeszcze zrobię zdjęcia tych próbek dla dokumentacji. Proszę tutaj. Dobra. No, mimo wszystko warto było chyba tutaj wyjechać. Oj tak. To zdjęcie porobione? Robię jeszcze dodatkowe tych pięknych widoków. Chociaż no nie będę przesadzał, bo wiadomo, klisza droga. No dobra, no to możemy chyba zbierać się i wracać do naszego autokaru. Jedno zdjęcie pod tym pięknym drzewem panowie stanął. O, i to jest myśl. To pan doktor da aparat, ja tam zrobię może. Pan doktor, tak? Pan doktor też uwiecznić. Ja sobie usiądę. Bo ja tak? W takim stroju jestem nieodpowiednim. O dobrze, panie magistrze. No. No przekona pan nas. Dobrze, uwaga, robię. Już gotowe. Świetnie. Dziękujemy. Proszę, oddaję aparat. No dobra, ja myślę, że no, trzeba się z tym zbierać. Zabawa zabawą, ale to naprawdę się robi niebezpieczne. No dokładnie. Nie wiemy w ogóle, co się dzieje w tamtym mieście. No, przydałoby się znaleźć jakiś transport. Mamy transport. Autokar stoi tam, czeka nas. Znaczy, no mówię o transporcie dalszym, prawda? Rozumiem. Dobrze. No to trzeba się nim zająć teraz. Także za mną, panowie.
Jak to mówią, komu w drogę? Temu buty. A co wy tak wolno? Biegasz się po mieście? Oj, panie profesorze. Po co się męczyć, prawda? Panie magistrze, dwa razy lewy shift. Tak? Któryś z panów mnie wołał? Tak, ja. Dwa razy lewy shift, panie magistrze. Ale ja wiem, ale po prostu ja się męczę bardzo szybko. Aha, rozumiem. Bo wiadomo, kondycja przez nie te to próbówki. I... No tak, no wiadomo. Za dużo próbek za pazuchą. Ktoś musi dźwigać tę encyklopedię, prawda? No tak. Tak, ja spokojnie, ja dojdę, także... Proszę mnie nie przyjmować. Przejdziemy się. Spacerkiem. Mamy czas. Jakaś dziwna odmiana ptaków. Słychać, a nie widać. Może schowane w koronach głęboko. Może biec tam do tego autokaru naszego i podprowadzić go. Berkowicz, panie profesorze, Berkowicz. To Berkowicz tam był. Ach, rozumiem. Przepraszam za pomyłkę. Macie podobne krewaty i was pomyliłem. Ale z tego co dobrze pamiętam, o ile nic się nie zmieniło po wczorajszej imprezie, to ja mam ciut bardziej żółtą karnację. Wczoraj, panie doktorze, za przeproszeniem, miał pan zieloną karnację. A to takie bojowe umaszczenie. Rozumiem, że wszyscy mieliśmy takie. Nie wiem, jak wy panowie, ale ja za bardzo kolorystyki nie pamiętam. Znaczy, ja pamiętam jeszcze moment, w którym kolor morza zmienił się na fiolet. To pamiętam, że zrobiło na mnie niezłe wrażenie. O, oh shit, nie wiem czy widzieliście, ale przy wejściu do pojazdu jest zakaz noszenia psów. Mamy problem. Tak? No jest zakaz wejścia psom, zwierzętom. Czyli? No wiecie. Nie chcę nic sugerować. Nie mam kity żadnej, ani ogona. Także proszę się nie bać. Dobra, ładujemy dupska. Jedziemy. Znowu to samo miejsce, moje ulubione. Czyli... Wszyscy? Tak, wszyscy. Wszyscy. Wszyscy.